czwarty etap naszej wielkopostnej wędrówki. Tradycyjnie zacznijmy od przyzywania imienia Pańskiego. Panie Boże Ojcze, Wszechmogący, pragniemy Cię uwielbiać i błogosławić za to, że jesteśmy już w połowie drogi paschalnej. Za to, że nas nieustannie przywołujesz, że Ty nigdy się nie męczysz, widząc naszą rutynę, nasze zmęczenie, nasze zniechęcenie. Prosimy Cię, przychodź nam z pomocą, także w czasie tych rekolekcji. Daj nam Ducha Świętego, daj nam światło. Prowadź nas do radości paschalnej, do spotkania ze zmartwychwstałym Panem. O to Cię prosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Mówiliśmy o poemacie o czterech nocach Paschy, czterech rodzajach, sposobach objawienia się Boga w naszym życiu. Dzisiaj czas na czwartą, ostatnią noc. To jest noc chrześcijańska. To jest noc finałowa, to jest najważniejsza noc. My nazywamy ją Wielką Nocą. Nocą, kiedy Bóg przeszedł definitywnie. W jaki sposób przeszedł? Jakie to miało znaczenie? Jakie to ma znaczenie dzisiaj? Ewangelia z niedzieli podsuwa nam pewne nocne spotkanie, do którego doszło między Jezusem a pewnym znaczącym faryzeuszem, który zasiadał nawet w Najwyższej Radzie Żydowskiej, czyli w Sanhedrynie, ale był zaintrygowany Chrystusem. Chrystus go niepokoi, on ma mnóstwo pytań. Nikodem. I Nikodem przychodzi do Jezusa, żeby go wypytać o jego misję, o jego zamiary. W jaki sposób Jezus rozumie Boga? Co wiąże się z jego pojawieniem się tutaj na ziemi? Jezus mu wtedy odpowiada: Bóg tak pokochał świat, że postanowił dać swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Co to znaczy, że Bóg aż tak bardzo, aż do tego stopnia pokochał świat? Kiedy tutaj w tym sensie, w tym znaczeniu, kiedy Chrystus mówi świat, to ma na myśli nas. Bo to chodzi o mój świat, Twój świat. Środowisko, warunki naszego życia. Warunki, od których zależy, czy nasze życie będzie dobre, czy złe. Czy będzie udane, czy nie. I czy dojdzie do pewnego definitywnego przewartościowania naszego życia. To znaczy, do czego zmierzamy. Co nam z tego życia tutaj na ziemi zostanie. Dokąd idziesz? Czego oczekujesz? Prawdopodobnie, kiedy Jezus umierał na krzyżu, na Golgocie, ludzie mieli przed oczami masakrę, krwawą jatkę, egzekucję, jedną z najbardziej drastycznych, jakie ludzkość wymyśliła. Nie ma być może bardziej drastycznego, bardziej wyszukanego, wysublimowanego sposobu odebrania komuś życia, jak wystawienie go na ukrzyżowanie, na powolne umieranie, i to jeszcze w takiej sytuacji całkowitego obrabowania z godności, szacunku, pohańbienia, że w tym momencie, kiedy ty umierasz, to ludzie spluwają na ciebie albo wybuchają chichotem, nie szanują tego momentu. Wielu ludzi, także skazańców, przeklina w tym momencie. Masz to, na co sobie zasłużyłeś. Padają epitety. Jezus w ten sposób, kiedy umierał na krzyżu, na Golgocie, poza miastem, poza świątynią, być może nikomu nie przychodziło do głowy, że się dzieje coś ważnego. A na pewno prawdopodobnie nikomu nie przyszło do głowy, że dzieje się coś takiego, co potem święty Paweł nazwie ofiarą. Że Chrystus jako nasza Pascha ofiarował się. Że ofiarował się jako baranek. Że Jezus Chrystus z Paschy, którą Żydzi w tamtych dniach świętowali, uczynił ofiarą, całkowitym oddaniem się Boga na ołtarzu krzyża, żeby ratować nas od zła, od śmierci. Dlatego też dzisiaj chciałem wyjaśnić trochę właśnie to chrześcijańskie znaczenie ofiary Chrystusa na krzyżu, przywołując żydowską Paschę i w jaki sposób Pascha była przeżywana w czasach Jezusa w Jerozolimie.
Jezus wcześniej uczestniczył wielokrotnie w tym właśnie świętowaniu Paschy. Wiem, że już jako 12-letni chłopiec razem z Marią i Józefem uczestniczy w Pasrze, w świątyni i potem co roku także powraca na świętowanie Paschy żydowskiej. Z czym wiąże się świętowanie żydowskiej Paschy? Przede wszystkim z obrzędem składania w ofierze baranka. Baranek jest symbolem człowieka, zwierzęcia niewinnego, nieskalanego, który ofiaruje się za innych. Baranki były składane od momentu, kiedy Bóg wybawił Izraelitów z Egiptu. I w ten sposób co roku świętowanie Paschy związane jest z przelewaniem krwi baranka. Ma to rzeczywiście wymiar, który robi ogromne wrażenie. Wystarczy tylko wsłuchać się w to, w jaki sposób to się dokonywało za czasów Jezusa u żydowskiego historyka Józefa Flawiusza. Pisze on coś takiego. Owi zatem kapłani, którzy z nastaniem ich święta, nazywanego Paschą, zabijają ofiary od godziny 9, czyli naszej 15, do godziny 11, czyli naszej 17, tak jednak, że nie mniej niż 10 osób przypada na jednego baranka, jedną ofiarę, nie wolno im bowiem było spożywać jej osobno w pojedynkę, a często grupy liczą i 20 osób, stwierdzić należy, że liczba ofiar wynosiła 265,5 tysiąca. Co jeśli liczyć nie więcej niż 10 osób ucztujących razem, odpowiadało liczbie 2 700 000 uczestników. Wtedy w Jerozolimie gromadziły się ogromne tłumy i można było sobie wyobrazić, jakie wrażenie robiło wylewanie takiej ogromnej ilości krwi baranka na ołtarz w świątyni jerozolimskiej. Mało tego, jeszcze to wiązało się z obrzędem oprawiania ciała ofiarowanego baranka. Mianowicie baranki były przekuwane drewienkami akacjowymi wzdłuż i w poprzek. W ten sposób, że najpierw jedno drewienko przechodziło przez głowę, usta baranka na dół, a poprzeczne drewienko służyło do tego, żeby przywiązać ręce i nogi. Tak oprawiony baranek potem był potrzebny do drugiej części obrzędu paschalnego, czyli upieczenia w całości i spożycia tego baranka już nie w świątyni, tylko w rodzinach chrześcijańskich. Jezus w Jerozolimie uczestniczy właśnie w tym wydarzeniu, w tym święcie. My dowiadujemy się z Ewangelii, że Jezus kazał przygotować wszystko na święto Paschy w pewnym mieszkaniu na Syjonie, w Wieczerniku, bo pragnął świętować Paschę ze swoimi uczniami. Więc wtedy po złożeniu ofiar w świątyni, jako Żydzi wierzący, Jezus razem z apostołami gromadzą się w Wieczerniku, w prywatnym domu, żeby odbyć drugą część święta Paschy, czyli spożyć baranka i w związku z tym także spożyć inne potrawy, które są przewidziane tradycją. W czasie spożywania uczty paschalnej, religijnej, rytualnej, podczas której jest wspominane działanie Boga i narasta uwielbienie wobec Boga Zbawiciela, w czasie tej Paschy były używane 4 kielichy wina. Mamy ogromną ilość świadectw w Talmudzie i w innych źródłach żydowskich właśnie o używaniu tych 4 kielichów. Mówi o tym także święta Edyta Stein, wspominając tradycję swojego domu. Jakie to były kielichy? Pierwszy kielich był na samym początku uczty. Nazywał się kielich Kiddush, czyli kielich uwielbienia Boga za święto. Potem na stole pojawiały się potrawy, gorzkie zioła, jajka, pewien sos czerwony nazywany haroset. To wszystko przypominało niewolę i ból Izraelitów w Egipcie. A potem pojawia się chleb pszaśny i potem będzie baranek. Ewangeliści opisują tylko z wieczerzy paschalnej tylko chleb, który Jezus zakonsekrował, rozdał i powiedział, to jest moje ciało. I potem jeden kielich,
który także zakonsekrował i rozdał uczniom, mówiąc, to jest kielich nowego wiecznego przymierza, to jest moja krew, czyńcie to na moją pamiątkę. Z wyjątkiem świętego Łukasza, który dodaje jeszcze jeden kielich na początku Paschy. To jest prawdopodobnie drugi kielich. Ten kielich nazywany jest kielichem Haggady. Od tego kielicha rozpoczyna się opowiadanie, przywoływanie wielkich dzieł Boga. Potem jest spożywany chleb, a potem przechodzi się do trzeciego kielicha, nazywanego kielichem Beracha, kielichem błogosławieństwa. Właśnie ten kielich Jezus użył, żeby go konsekrować, czyli przemienić na swoją krew i podał uczniom jako swoją prawdziwą krew. Święty Paweł, ten właśnie kielich używany w Eucharystii, będzie nazywał kielichem błogosławieństwa w swoich listach. To właśnie ten. I potem, według obrzędu żydowskiego, powinno być jeszcze odśpiewanie hymnów radosnych i na koniec jeszcze powinien być spożyty czwarty kielich. Okazuje się, że o tym czwartym kielichu w opisie ustanowienia Eucharystii nic nie wiemy. Tak jakby Jezus przerwał obrzęd paschalny i wtedy poszedł do Ogrodu Oliwnego. Tam zaczyna się modlić, tam zaczyna doświadczać lęku przed krzyżem, przed męką. I tam właśnie pada na ziemię i przywołuje kielich. W jego modlitwie pojawia się kielich. Ojcze, jeśli możliwe, oddal ode mnie ten kielich. Czy chodzi o ten czwarty kielich, którego Jezus nie wychylił w czasie Paschy? A potem zaczyna się egzekucja, zaczyna się męka. Wcześniej jeszcze Jezus powiedział, że już nie będę pił z owoców winnego krzewu, aż dopiero, kiedy nastanie Królestwo Niebieskie. Dowiadujemy się w opisie Ewangelisty świętego Łukasza, że kiedy zaprowadzono Jezusa na Golgotę, zmaltretowanego, ubiczowanego, zmęczonego niesieniem krzyża, to wtedy próbowano mu podać odrobinę wina. To było wino zmieszane z kadzidłem, służące do tego, żeby uśmierzać ból skazańców. Jezus odmówił, nie chciał wypić tego wina. Chciał w pełni świadomie przeżyć ofiarę z samego siebie. Ale na końcu, o tym mówi święty Jan, kiedy Jezus umiera na krzyżu, w pewnym momencie mówi, pragnę. I wówczas żołnierze na gąbce podali mu nasączoną w gąbce odrobinę, jak to mówią, octu. Było to wino rozcieńczone, kwaśne, które używali Rzymianie, żołnierze rzymscy, żeby gasić pragnienie w trakcie długotrwałej, odbywającej się egzekucji w południe. Podano wtedy Jezusowi do wypicia to kwaśne wino z gąbki. Kiedy napił się tego wina, wtedy powiedział, wykonało się i oddał swoje życie. W tym momencie Jezus sięgnął po czwarty kielich. Ten kielich, który otwiera dostęp do Królestwa Niebieskiego. W tym momencie śmierć zostaje w nim, w jego ciele pokonana. W tym momencie rozpoczyna się czwarta Pascha. Bóg w Chrystusie przechodzi poprzez śmierć, żeby doprowadzić do jej zniszczenia. Chrystus wrócił z cmentarza, zmartwychwstanie. Kto by pomyślał, że Jezus świadomie nie kończy obrzęd Paschy po to, żeby w nią włączyć całą swoją egzekucję, śmierć i zmartwychwstanie. Dlatego dla nas tak cenne jest doświadczanie obecności Chrystusa, doświadczanie obecności Jego przechodzenia przez nasze lęki, nasze zło, nasze słabości, naszą śmierć w czasie Eucharystii. Dlatego pierwsi chrześcijanie mówili, my bez Eucharystii żyć nie możemy. A dzisiaj bez Eucharystii chrześcijanie stają się wiotcy, bez właściwości, bez celu, bez sensu. Dlatego Wielki Post prowadzi nas do Triduum Paschalnego, żebyśmy na nowo odkryli sens karmienia się ciałem i krwią Chrystusa, bo w nim zawarte jest przechodzenie Boga, Pascha, zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią.